Jestem dzisiaj u doktora Franciszka Strzałkowskiego, który zrobi mi botoks. Ja od dziecka bardzo marszczę czoło i robiłam już botoks kilkakrotnie, ale ostatni raz jakieś 10 lat temu. I teraz wydaje mi się, że ten botoks już nie bardzo ruszy moje zmarszczki na czole, ale doktor mówi, że ruszy. Także wierzę mu bardzo, no i czekam na efekt, bo naprawdę chciałabym w końcu móc zapuścić długą grzywkę. Będziemy zaopatrywać, leczyć zmarszczki mimiczne poprzeczne czoła. Tu widoczna jest jedna głębsza, troszkę druga płytsza. Ta zmarszczka jest już troszkę bardziej widoczna, tak? Tu widać kilka lat już się na nią bardzo dużo pracowało. Dużo myśli przychodziło różnych. Dlatego na pewno ona się spłyci, na pewno będzie mniej widoczna, ale nie mogę w 100% powiedzieć, że ona całkowicie zniknie. I też nie chcę tego czoła blokować tak, żeby ono było kompletnie zablokowane, tylko żeby ta zmarszczka się spłyciła i żeby zachować ten swój charakter czoła, jednak resztkę mimiki, żeby ona jednak tam była, tak? Żeby nie wyglądać sztucznie w żaden sposób. Dlatego zaczniemy od oczyszczania skóry, co jest jednym z ważniejszych momentów. Botoks nie boli. Serduszko jest na wypadek, gdyby bolało, ale mnie nigdy nie zabolało do tej pory. Następny etap, jak już mamy czoło czyste, wyznaczamy sobie punkty na podstawie znanej anatomii, jak poszczególne mięśnie się układają na całym czole i na podstawie tego, w którym miejscu czoła dany mięsień najbardziej odpowiedzialny jest za tworzenie tych zmarszczek mimicznych. Do góry brwi unosimy. OK. I tak trzymamy. Dobra, luzujemy. OK, jeszcze raz do góry. OK, dobra. Najważniejsze w tym całym zabiegu jest to, żeby mięsień odpowiedzialny za tworzenie tej zmarszczki wyłączyć, ale zarazem, żeby nie dopuścić do tego, że nam brwi opadną na dół. Koniec. Teraz na kilka rzeczy należy uważać, kilka rzeczy unikać. Na pewno nie bierzemy dzisiaj gorącego prysznica na głowę, tak, żeby tutaj nie było podwyższonej temperatury. Nie dotykamy tych okolic przez 2-3 dni, gdzie został podany botoks. Nie schylamy głowy na dół, czyli nie myjemy podłogi, nie bawimy się z dziećmi małymi. Leżymy na kanapie, słuchamy dobrej muzyki. Dzisiaj nie robimy żadnego makijażu. Od jutra można robić wszystko, ale bardzo delikatnie tutaj dotykać. Tak delikatnie jak ja teraz. To jest bardzo ważne, bo wtedy ten botoks w tym miejscu, gdzie ja go podałem, może się poprzemieszczać, co zaskutkuje tym, że zostanie zwiotczony mięsień nie w tym miejscu, gdzie ja chciałem i może wyjść albo krzywo, albo opaść nam brew. Voilà. Jestem 3 tygodnie po zabiegu. Jak widzicie, mogę ruszać ciągle brwiami. Czoło nie jest wygładzone na blachę, ale zmarszczka wyraźnie się wygładziła. Jestem bardzo zadowolona i naprawdę polecam ten zabieg.